Panie marszałku, Wysoka Izbo, postaram się odpowiedzieć na pytania, które tutaj padły, na które odpowiedź już w zasadzie była udzielana na komisji. Bardzo dziękuję, że w zasadzie wszyscy popierają cele tej ustawy. Niektórzy twierdzą, że są niedookreślone. Przypomnę, że one są szeroko opisane zarówno w ustawie, w artykule pierwszym, a także w uzasadnieniu, w OSR-ze, jakie są cele. Tutaj też bardzo przedstawiała pani poseł sprawozdawca i także w stanowisku klubu. No, cele są dosyć oczywiste, służą lepszemu kształcenia branżowego i technicznego, dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, a także zwiększeniu atrakcyjności kształcenia branżowego i technicznego, a także informacje dla pracodawcy, by wiedzieli, w jaki sposób też się szkoły kształcą, więc jest to powszechnie istotny i może być powszechnie wykorzystywany system. On jest kolejnym etapem, też przypomnę, reformy kształcenia branżowego i technicznego. Jednym z elementów tej reformy jest prognoza zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, na krajowym oraz regionalnym rynku pracy. I ta ustawa będzie jednym z takich ważnych elementów, który będzie tą prognozę nam pozwalał trafniej kształtować. Jeżeli jest pytanie właśnie w jakim celu konkretnie, to my te zawody określamy co roku w prognozie w formie obwieszczenia ministra edukacji i nauki teraz i mówimy, na jakie zawody jest zwiększone zapotrzebowanie. Jest to badanie, które ostatecznie prowadzi, analizuje różne dane, w tym dane GUS-u, a także badanie delfickie. To analizuje Instytut Badań Edukacyjnych, który też tutaj jest ważnym partnerem w tej ustawie, w przygotowaniu tej ustawy, która była przygotowana w formie projektów, realizowana, a później przygotowywana wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, a później będzie też wykorzystywana do tych celów. Przypomnę, że w wyniku naszej reformy mamy duży sukces. Mimo pandemii mamy zwiększone zainteresowanie kształceniem branżowym. Pierwszy raz mamy od wielu lat wzrost absolwentów procentowy szkół ponad podstawowym kształceniem branżowym do 17%, i także technicznym, ale to nas cieszy, że szkoły branżowe zaczęły być szkołami skutecznymi i ich kształcenie jest trafne i w co uwierzyli też młodzi ludzie i ich rodzice. Przypomnę, że dlatego trzeba było te instrumenty wdrażać i wdrażaliśmy, bo kiedy przygotowaliśmy ustawę i zmiany w kształceniu zawodowym, 40% absolwentów szkół zasadniczych i 30% technicznych trafiało na bezrobocie przy najniższym od ćwierć wieku bezrobociu w Polsce. Więc należało zmienić. Myśmy zmienili kształcenie branżowe, dostosowaliśmy i powiązaliśmy je bardzo mocno z pracodawcami. Określiliśmy prognozę. Prognoza jest też, daje nam instrument do zwiększenia finansowania w tych zawodach, które są kluczowe. Przewidujemy w nich też zadania i cele strategiczne państwa. Nie tylko tu i teraz liczymy, kto jest potrzebny, ale widzimy też cele strategiczne rozwoju państwa. Natomiast tu wiele osób się pochylało nad sprawą ochrony danych i my to wszystko uzgodniliśmy z inspektorem ochrony danych osobowych i proponowane rozwiązania, zresztą jest to zapisane w ustawie, wyjaśniamy w uzasadnieniu, gwarantują wysoki poziom ochrony danych osobowych absolwentom w drugim etapie przetwarzania, niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych z łączeniem danych z poszczególnych źródeł, numery PESEL i inne dane będą usuwane z połączonego zbioru i dalej przetwarzane już będą tylko jako zanonimizowane dane. One mają nam pokazać, co się z absolwentami dzieje. Żeby coś wiedzieć, to trzeba się na temat tych absolwentów dowiedzieć, na temat ich karier, wyborów, nie tylko zawodu, ale także dalszego kształcenia. I to będzie ważna informacja, kolejna informacja do dobrej polityki oświatowej państwa. Mieści się też w strategii umiejętności, którą niedawno przyjęliśmy. Też pozwoli nam jeszcze lepiej ustalać prognozę na zapotrzebowania na zawody na rynku pracy w szkolnictwie branżowym technicznym. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie pytania.
Też chcę dodać jeszcze, że operujemy już na danych, które istnieją i funkcjonują. Współpracujemy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Centrum Informatycznym Edukacji. To są instytucje, które są instytucjami współpracującymi z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Stąd nie ma tutaj dodatkowych kosztów i też przypomnę, że przewidywane efekty to rzetelna i łatwo dostępna wiedza na temat karier absolwentów. System będzie odpowiadał na potrzeby rynku pracy. Monitoring też dostarczy rzetelnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia, a jest też jednym z elementów pozyskania środków na edukację i trafnego ich rozdysponowania w kolejnej perspektywie. Dziękuję Państwu za współpracę w tworzeniu tej ustawy i cenne uwagi. Dziękuję Pani Minister.